No to posłuchajcie mnie, podpułkowniku, bo to, co powiem teraz, to najtajniejsza informacja. I powiadam ci, zapamiętaj sobie to, co mówię, bo powiem to raz i już nigdy o tym nie wspomnę. Powiedział srogim tonem, wymachując w stronę Korowina rybim kręgosłupem. Do wargi, jak zauważył jego towarzysz, przykleiła mu się ość. Stary wytał ręce w bielutką serwetkę, nalał. Jak wiesz, podjął po chwili, w czasach Sojuza nasi bratcy z nadwołgi i Moskwy miewali dziwne pomysły. Korowin pokiwał głową, nie przerywał. Grapniok ściszył głos. Wiesz też, że produkowali broń biologiczną, prawda? Aleksandr Wasilijewicz otworzył szerzej oczy. Nie wiedział, o co tu chodziło, ale Grapniok był poważny jak włoski karawaniarz w październikowy wieczór. Tak się składa, drogi Saszka, że na stanie Grupy Północnej było trochę tego gówna. Grapniok beknął przeciągle. No ale kiedy nasi się stąd wycofali w 93, Korowin nadstawił uszu, to nie zabrali ze sobą wszystkiego. Oczy podpułkownika Korowina otworzyły się jeszcze szerzej. To, co mówił Grapniok, było nie tylko fascynujące, ale i przerażające. Tak się składa, Sasza, że wycofując się, nasi przyjaciele z Moskwy zostawili małą niespodziankę tym, którzy ewentualnie wpadliby kiedyś na pomysł, żeby ruszyć w tę samą stronę z zachodu. No więc, Sasza, prawda jest taka, że w dwóch miejscach w Polsce, w tym w jednym na granicy naszego kraju, jest zakopana tykająca bomba. Białoruski oficer przerwał na chwilę i rozejrzał się po pustej salce. Spojrzał ponownie na Korowina i kontynuował. Teraz słuchaj uważnie, bo to istotne. Rosjanie zakopali to gdzieś w okolicach przejścia granicznego. Długo szukaliśmy, próbowaliśmy się dowiedzieć, którego i w końcu okazało się, że ta bomba znajduje się gdzieś w okolicach Brześcia. A uwierz mi, Sasza, nie chciałbyś, żeby to gówno wylazło z blaszanych beczek. Wiem, co mówię, bo Grapniok urwał nagle i uciekł wzrokiem. Towarzyszu pułkowniku, byłem, starszy oficer przełknął ślinę, byłem w 79 w Swierdłowsku, Sasza. Coś im tam nie wyszło w laboratorium. Produkowali tam to gówno. Młody byłem, ale pamiętam ludzi, żołnierzy, jak umierali z plamami na ciele, bo to jakaś zasrana uszczelka puściła w laboratorium. Ja byłem gówniarz, rapor, tylko nasz kapitan złapał to gówno. Grapniok mówił z wysiłkiem, ciężko, jakby przeżywał na nowo wydarzenia sprzed prawie 30 lat. Wielu wtedy umarło. Jurka z Leningradu, Tiomkin z Nowosybirska, Sierjoża z Ufy. A ja patrzyłem, jak umierają, Sasza. I modliłem się, żeby stamtąd uciec. Ale nie uciekłem. Zostałem i z jakiegoś powodu nie zachorowałem. A potem wstąpiłem do KGB, bo obiecałem sobie, że nigdy do czegoś takiego nie dopuszczę. No i nie dopuszczę. Czy to najmocniejszy fragment z tej książki? Zdecydowanie nie. Nie zamierzam na razie tych najmocniejszych zdradzać, w ogóle zdradzać już teraz, no bo warto do niej zajrzeć. Powiem tyle, że tych ponad 300 stron czyta się w jeden wieczór. Naszymi gośćmi są autorzy tej książki Weryfikacja. Człowiek ukrywający się pod pseudonimem Kafir, były oficer wojskowych służb informacyjnych oraz służby kontrwywiadu wojskowego oraz dziennikarz Łukasz Maziewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tę rozmowę chciałbym zacząć od pana oficera. Weryfikacja właśnie teraz trafiła do księgarń. Czy już do pana domu zapukała żandarmeria wojskowa? Już raz tak, rok temu. A kolejny raz? W związku z tą książką? To nie jest książka oparta. To nie jest dokument. Trudno szukać w momencie... Trudno się spodziewać w tym momencie żandarmerii. Aczkolwiek czasy są, jakie są. No właśnie, pytanie jest zasadne o to pukanie żandarmerii, bowiem żetony, dobrze mówię, żetony, tak? Bardzo dobrze. Już u pana bywały w związku z pana wcześniejszą książką. Jak tam ta sprawa się skończyła? Jakoś? Trwa. Sprawa trwa. Zarzuty pan usłyszał? Zarzuty usłyszałem. Czego dotyczą? Ujawnienia informacji niejawnych. Dotyczyło oczywiście książki Kontakt, dokumentu. Panie redaktorze, te książki powstają wspólnie. Czy pana również spotkały jakieś nieprzyjemności w związku z tym? Nie, jeżeli o mnie chodzi, obyło się bez ani niezapowiedzianych wizyt o 6 rano, ani bez telefonów, ani bez wezwań,
na zasadzie, no panie redaktorze, to może byśmy tak porozmawiali w większym gronie, przy kawie lub bez kawy, najczęściej zresztą bez, ani bez herbaty. Tu jestem, tu niestety tylko kafir miał nieprzyjemności. Ja, no nie żebym tęsknił za tego rodzaju wizytami i odwiedzinami, bo chyba nikt nie powiedziałby, że należy to do przyjemności. Ja tego uniknąłem. W sumie chciałbym, żeby tak zostało. Bardzo mi dobrze tak jak jest. Komu? Ale kawę przygotowaną mam w razie czego. Komu te książki są nie na rękę? No skoro jednak żandarmeria pukała. Albo może inaczej, tak, w szczególności. Kto będzie niezadowolony z tego, że weryfikacja właśnie trafia do księgarni? No myślę, że ci, co tą weryfikację robili w tamtym okresie. Ci, co za to haniebne wręcz zlikwidowanie wojskowych służb odpowiadają i nie powołali w to miejsce służby wojskowej. Powołali jakąś służbę cywilną, która niewiele wspólnego ma z wojskiem, która nie realizowała w tamtym okresie, ja nie mogę się wypowiadać z obecną, ale w tamtym okresie zadań sensu stricte wojskowego. Ci ludzie nie mogą realizować zadań wojskowych, bo nie są żołnierzami, nie znają się na tym. No i faktycznie mogą być niezadowoleni z tych książek. To pytanie musi paść. Ile w tej książce jest fikcji, a ile prawdy? Ja nie wiem. A pan oficer? Jak powiedział inny, no to jedni by uwierzyli, drudzy nie. Zostawiam to, pomijam to pytanie milczeniem, a jest tam hashtag KMWTW, więc jak to mówią, kto ma wiedzieć, ten wie. Książka ma się dobrze czytać i ma też uczyć, otworzyć oczy niektórym ludziom, jak powinno wyglądać służba wojskowa specjalna. I myślę, że chyba z Łukaszem nam udało się to zrobić, pokazać, co się dzieje, kiedy za sterem staje osoba nie zdająca się na rzeczy. Równie dobrze maszynie F-16 mogą zacząć latać piloci szybowców. Nie ma problemu, oni są też w powietrzu latali. To do tych zmian kadrowych jeszcze za chwilę dojdziemy. Ja chciałbym jeszcze zapytać. Sztylc, Czarny, Bieda, ci ludzie mają jakieś swoje wzorce w rzeczywistości? To są zlepki osób. O tak bym chyba z Łukaszem to nazwał, tak? Zlepki. Myślę, że ja wolę określenie, że to są postaci szkatułkowe. Z jednej szkatułki wzięliśmy kolor oczu, z drugiej kolor włosów, z trzeciej charakter, z czwartej postaci przaśny dowcip, z czwartej, nie wiem, skłonność do nałogów i generalnie nie powiedziałbym, żeby każda z tych postaci była wzorowana na jednej konkretnej osobie. Nie było to naszym celem. Kafir to w religii muzułmańskiej niewierny. Po lekturze weryfikacji tych wcześniejszych książek zadaję sobie pytanie, w czym pan mógł być niewierny, jeśli chodzi o służbę wojskową? Nie. Jeśli chodzi o służbę wojskową, we wszystkim byłem wierny. No właśnie, stąd to pytanie, bo jakoś mi się to nie trzyma jedno z drugim. No, kafir powstał przy pisaniu kontaktu. Ja dla nich, dla talibów byłem niewierny. Tak określano takich jak ja. No i parę razy usłyszałem to przezwisko w Afganistanie i tak sobie przyjąłem je do wiadomości. No i tak już zostało przy pisaniu, już nie zmieniałem pseudonimu na inny. No to jest przewrotne, no bo dla ludzi, którzy zrobili nam weryfikację, byliśmy niewierni. Ojczyźnie, według ich mniemania, nie według naszego. Faktycznie żołnierzy wojsk specjalnych, niezależnie z którego kraju, da się poznać po tym, jak chodzą, po sposobie chodzenia? Myślę, że tak. Co to za chód w takim razie? Wie pan, są pewne rzeczy, które od razu się rzucają w oczy takim ludziom jak ja. Pewien styl ubierania się, pewien styl zachowania,
to widać, jeśli ktoś wie, na co zwracać uwagę. I akcent. Sposób gestykulacji, sposób poruszania się. To są rzeczy, których żołnierze, szczególnie takich jednostek, nie mają to, że bym powiedział, w nawyku. I trudno im z tym, jest trudno im z tymi nawykami walczyć. No zresztą po co mają walczyć z tymi nawykami? Ile trwało pana szkolenie, aby mógł pan zacząć pracę jako oficer WSI? Wie pan, oprócz kursu potem jeszcze byłem pod opieką oficera ponad rok czasu. Już pracowałem w WSI normalnie jako oficer. Cały czas byłem w nadzorze przez, myślę, że 2-3 lata to jest taki okres, gdzie można mówić o wyszkoleniu oficera młodego w WSI, aczkolwiek to dalej jest młody oficer operacyjny. W weryfikacji jeden z bohaterów, Czarny, który pod przykrywką jedzie do Gruzji, narzeka, że szkolenie przed takim wyjazdem trwa raptem parę miesięcy. To ile powinno trwać? Parę lat. Parę miesięcy to jest mało, tak? Mówimy o oficerze operacyjnym takim jak ja. A Czarny już w tej książce już nie jest takim zwykłym. On już jest, można powiedzieć, pod przykrywką. To już cała postać rzeczy zmienia to szkolenia takiego człowieka. I on do takiej pracy jest przygotowywany przez każdą służbę na całym świecie. Przez dobrych 5, a nawet i więcej lat. A potem następuje zwrot. Żywot WSI kończy się, powstaje m.in. służba kontrwywiadu wojskowego i tam ile trwał ten proces, aby zostać oficerem i choćby pojechać właśnie na jakąś misję za granicę? A to może pan w każdej gazecie wyczytać. Ale pan to widział, obserwował pan to od wewnątrz, dlatego pana pytam. 14 dni roczych? 15 na samym początku? Czyli to, co wcześniej trwało po parę lat, 14 dni zajmowało? Nie, wcześniej trwało po 2 lata. Taki kurs, mówimy o kursie. To trwało 2 lata. Od roku do 2 lat. A to w 14 dni. Jakie mogą być? Można. Jakie mogą być kadry wyszkolone w takim czasie? Może mają tak inteligentnych ludzi. Taka jest prowadzona selekcja i nabór, że już przyjmują takich wybitnie inteligentnych, że oni to w 14 dni ogarniają. Ja nie. Momentami, jak czytałem tę książkę, to zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś czarna komedia, czy jakaś komedia pomyłek. Tak, nauczycielka po parodniowym przeszkoleniu prowadzi inspekcję w oddziale SKW. Policjant z jakiegoś niedużego powiatu staje się oficerem po, no tak jak pan mówi, po 2 tygodniach przeszkolenia. Pojawiają się jacyś harcerze. To są żarty? Gdyby to były żarty, to byłyby śmieszne i ktoś by się nawet śmiał. A być może dzisiaj ktoś też się z tego śmieje, ale nie jestem przekonany, za jaką granicą i czy aby na pewno za tą właściwą, czy za tą, za którą powinni się z tego ludzie śmiać. Myślę, że kafir się z tym zgodzi. No jak najbardziej. My nie opieraliśmy się na jakiejś, żeby była sprawa jasna. My nie opieraliśmy się na jakichś tajnych moich informacjach. Te rzeczy są ogólnie dostępne. Wszyscy wiedzą, jak ten proces wtedy wyglądał, bo tego SKW nawet za bardzo nie ukrywało, w jaki sposób przygotowuje nowe kadry. Zresztą chyba niedawno czytałem jakiś artykuł jakiegoś dobrego dziennikarza, który opisuje szkolenie kadry SKW w Skierniewicach z tego roku bodajże, gdzie szkolono i w końcu egzamin wszyscy oblali, a potem wyrzucili nie słuchaczy, a wykładowcy. Kojarzę. Czy Łukasz zna temat? Kojarzę ten temat, czytałem to. To jest śmieszne, to jest straszne, to jest... Nie wiem, czy to jest bardziej śmieszne, czy bardziej straszne. Jeżeli tak to ma wyglądać, jeżeli tak mają wyglądać służby specjalne, służba kontrwywiadu, wojskowa służba kontrwywiadu, to nie wróżę nam sukcesów. Eufemistycznie rzecz ujmując, mam wrażenie, że sytuacja jest daleka od optymalnej. Mówimy o tym roku, bo ten kurs chyba w tym roku był. W tym roku.
Pana boli to, co się dzieje w tej służbie? Boli mnie, że ta służba odpowiada za bezpieczeństwo żołnierzy. Żołnierzy, którzy nie mają świadomości tego, kto ich chroni. Już bym się zastanawiał nad reakcją tych, co dowodzą armią w stopniach generalskich. Bo oni powinni sobie zdawać sprawę z tego, że wysyłają gdzieś nasz kontyngent, oddają go pod ochronę kontrwywiadowczą ludziom, których wiedza, jak widzimy tutaj z tego przykładu właśnie, niekoniecznie jest wystarczająca. Jakie to może rodzić skutki? Śmiertelne. Tak jak, taka jest odpowiedź. Żołnierze nie jadą na misję dobrze się bawić, tylko walczyć. Albo utrzymać pomoc. Liczy pan, że ta książka sprawi, że ktoś może gdzieś wyżej sobie uświadomi, co tych parę lat temu, no już paręnaście lat temu, nabagniono? My chyba we trzech sobie zdajemy sprawę, że ta książka nic nie sprawi. No, może paru osobom zepsuje humor. Może uświadomi, że taka sytuacja ma miejsce, ale na pewno nie będzie czynnikiem sprawczym. To ja... Jeśli mogę się wtrącić, to wydaje mi się, że weryfikacja ma pokazać to, co się wtedy działo z drugiej strony. Jedną stronę, przekaz z jednej strony znamy od lat, został on opisany w raporcie o likwidacji, natomiast nie było jeszcze na polskim rynku książki, która pokazywałaby tamte wydarzenia tak szeroko i z perspektywy uczestnika, z perspektywy człowieka, który przed tą weryfikacją staje. I wydaje mi się, że tutaj to jest największa wartość dodana, bo z jednej strony, chociaż rzeczywiście minęło już lat kilkanaście, 14 od komisji, to mało kto pamięta tamte czasy, przynajmniej spośród ludzi, którzy nie byli w środku, a ci, którzy pamiętają, niekoniecznie mogli lub chcieli o tym mówić. Wydaje mi się, że to jest na plus, że to się wreszcie zmieniło. Może ktoś spojrzy na to inaczej, może ktoś pomyśli o tym, że pozbyto się ludzi, po pierwsze wyszkolonych za ciężkie pieniądze, a po wtóre ludzi, którzy jeszcze coś dobrego dla Polski, dla wojska mogli zrobić. Nie potępiając w czambuł, tak jak zostało to zrobione, nie wyzywając od bandytów. Chcielibyśmy tą książką skłonić do pewnej refleksji. No, bardzo mnie to ukaszują i ja tylko dodam do tego jedną sprawę, że my jako oficerowie WSI w tamtych czasach, a miałem wtedy lat 34 bodajże, nawet cieszyliśmy się ze zmiany, która miała nastąpić, bo miała nastąpić zmiana, faktycznie miała być restrukturyzacja służb. Ale nie spodziewaliśmy się takiego Armagedonu. Nas po prostu wyrzucono. Inaczej się tego nie da powiedzieć, a potem proszono nas o to, żebyśmy pomogli w tworzeniu ludziom, którzy nie mieli o tym pojęcia, ale stanowiska bardzo chętnie przyjęli, byli na tyle bezczelni, że mówili, że oni się uczą, zarabiają dwa razy tyle, co my. No więc tak to wyglądało. To było naprawdę tragiczne, bo ci ludzie nie mieli żadnego pojęcia o tym, co robią. Dywizję z dywizjonem mylili i nie tylko to mylili. Kto zostawał wtedy przełożonym? No wie pan, no, jak ja już mówiłem, leśniczy, kapral Policji Skarbowej. Wie pan, to nie są chyba jednak ludzie wyszkoleni w kierunku wojskowym. No on mógł nawet 20 filmów o armii obejrzeć, ale to chyba jednak nie na tym polega. Z raportu o likwidacji WSI wynika, że to była wręcz organizacja przestępcza. Co pan może odpowiedzieć na takie zarzuty? Mogę panu odpowiedzieć jedno, no, że ta organizacja przestępcza, ten raport WSI spowodował to, że armia do dnia dzisiejszego chyba płaci za ten raport pieniądze, za zadośćuczynienia ludziom, których obrazili. A na podstawie
działań komisji weryfikacyjnej, wcześniej była jeszcze likwidacyjna z astronomem, jednej z roli głównych, zresztą nie było chyba żadnej sprawy w sądzie, a ja już nie mówię o ukaraniu kogokolwiek. Żaden z oficerów OSI nie został ukarany podczas weryfikacji, nie zostały przedstawione konkretne, bo zarzuty były, oczywiście wysłano tam kilkaset zawiadomień do tej prokuratury, no ale na podstawie tych zawiadomień nie wszczęto żadnej sprawy w sądzie. Może wszczęto, chociaż z jedną, bo nie chcę mówić w 100%, ale żadna, na 100% żadna się nie skończyła skazaniem jakiegokolwiek oficera. A oskarżeń właśnie, było wiele. Właśnie chciałem zapytać, tak? Ile spraw skończyło się wyrokami skazującymi? Chyba najlepszy miernik. Żadna. Zero. Zero. A na pewno jedna sprawa się skończyła w 2012-2013 roku i była to sprawa pana głównego weryfikatora i okazało się, że prokurator generalny stwierdził, że pan Antoni M. likwidował tę służbę jako osoba prywatna. Służby wojskowe, państwowe likwidowała osoba prywatna. No skoro już wspomniał pan o ministrze Macierewiczu, kto pana zdaniem stał za likwidacją WSI? Antoni Macierewicz jednoosobowo? Nie, no na pewno nie. Ale nie będę tu mówił nazwiska osób. Dobrze, nie chodzi mi o nazwiska. Chodzi mi o to, komu mogło zależeć na tej likwidacji. Wie pan co? Chyba wszystkim. Wszystkim, którzy od Amerykanów po Rosjan. Za granicę na pewno całe. Byliśmy w tym ciężkim okresie, znaczy ciężkim. To, wie pan, każde państwo poważniejsze ma swoje biura analityczne i robi analizy, no mają fabryki broni i tak dalej. No i walczy o rynki zbytów, a my za parę lat mieliśmy się stać bardzo ciekawym rynkiem zbytu dla sprzętu, bo nasze resursy sprzętu wojskowego się kończyły. Stało w 2006 dla niektórych resursów sprzętu wojskowego w dużych ilościach i w dużych milionach, jak nie miliardach. No wiele musieliśmy bardziej zmienić. No i chodziło o ten rynek zbytu. Chodziło pewnie o to, żeby pewne kontrakty nie były nadzorowane przez fachowców. No bo WSI też odpowiadało za tą sprawę, nie? Że w armii jak był jakiś prowadzony przetarg, no to była komórka w WSI, która się przyglądała takiemu przetargowi. Siedzieli w tej komórce ludzie, którzy znali się na uzbrojeniu, na sprzęcie. Byli w broni. Po szkołach oficerskich mieli praktykę w jednostkach, zanim trafili do WSI. Jeśli ktoś był czołgistą, to on się znał na czołgach. Jeśli ktoś był pilotem, to się znał na samolotach i tak dalej. I ci ludzie trafiali do WSI, stawali się oficerami WSI i w takich komórkach pracowali, nadzorowali te sprawy. I oni wiedzieli, co kupujemy, czy dobry sprzęt, czy nie za bardzo dobry, czy ten sprzęt jest warty tych pieniędzy, które mamy za niego zapłacić, czy nie jest wart. No i tutaj, jeśli pan sobie teraz weźmie do tego, że na takie stanowisko trafia leśniczy z menadżerem z Biedronki, czy są w stanie ocenić, czy dobrzyśmy śmigłowiec wzięli, czy zły śmigłowiec? No, ja nie jeszcze muszę dorzucę odpowiadać takie złośliwe pytanie. Przerwę, wejdę brutalnie w słowo. Jaka część tego sprzętu, który mieliśmy 14 lat temu, któremu się kończyły resursy do dzisiaj w armii, jest obecna i użytkowana? Duża. Na pewno znaczna. I zostały nie tak dawno temu zerwane. Co też ma pewne swoje podłoże, bo te osoby, które te przetargi zrywały, tą służbę chyba likwidowały, jak się nie mylę. No to rzeczywiście to kilka lat temu już. Nie kilkanaście, ale kilka lat temu. Kilkanaście lat temu służbę likwidowała. A kilka lat temu była sprawa tych przetargów. Czytałem taką pana opinię, że za tym mogło stać GRU, a przynajmniej mu mogło na tym zależeć. Wie pan co, każdej służbie obcej zależy na zlikwidowaniu innej, znaczy na osłabieniu innej służby. Na naszym kierunku nie tylko GRU działa. Umówmy się, sojusznicy robią to dokładnie tak samo, tylko w rękawiczkach. No właśnie. Tak, przykładów właśnie. W książkach tych znajdziemy sporo. Ten pierwszy fragment, który cytowałem, to akurat była rozmowa dwóch Białorusinów, ale
różnych służb pojawia się tu wiele. No bo zawsze wiele służb w Polsce było. Polska jest zainteresowaniem wielu służb i wielu polityków różnych państw. I każdy chce tu zrobić jakiś interes. No i trzeba tego pilnować, żeby te interesy były dobre dla naszego kraju, a nie dla kraju obcego. Udaje się to teraz? Nie wiem, nie jestem w służbach. Dobrze, jeszcze jeden fragment chciałbym zacytować. 1 października 2006 roku WSI skonały. Następczynią instytucji została służba kontrwywiadu wojskowego, w której nikt z oficerów wydającej ostatnie tchnienie WSI nie został de jure zatrudniony. Tak więc oficerowie z WSI powinni byli co najwyżej być do dyspozycji Departamentu Kadr i oczekiwać na wezwanie tej instytucji, a nie trafiać z automatu do SKW. Ale tyle teorii. Jakkolwiek by było, nowa służba zaczynała działanie od łamania prawa. Nasuwało się pytanie, czy robią to z premedytacją, czy po prostu są głupi. Sztylc nie mógł tego jeszcze zrozumieć, a może nie chciał. Będę omijał brzydkie słowa, jest ich tu trochę. Wczoraj w wiadomościach jakiś łysy parszywiec, co miał mordę jak zgniła cebula, mówił, że w WSI 80% to bandyci z WSW. Rzucił wściekły potworek. Może to prawda, powiedział zrezygnowanym tonem Andrew. Przekrwione oczy świadczyły o tym, że on też stoczył poprzedniego dnia nierówny bój z czymś cięższym niż kieliszek domowej nalewki. Co ty? Jaka prawda? Spójrz pod bramę, ilu tam widzisz starych? Bo ja oprócz tej berlinki biedy żadnego, no może dwóch, żachnął się ponury. Sztylc przewrócił oczami. Ponury był tego dnia naprawdę nie w sosie, ale sytuację rozładował sam Andrew. Berlinki? Zdziwił się, unosząc z zaciekawieniem brew. Jak wolisz, to parówy, wytłumaczył Radek, który akurat załapał kulawy żarcik ponurego. Dwa pytania się z tym wiążą. Czy faktycznie 80% w WSI to byli, jak tutaj pada, bandyci z WSW? Bo takie były oskarżenia ówczesnych władz. Wie pan co, to by musieli podjazd na oczki zrobić, żeby mogli wjechać swoimi wózkami inwalidzkimi. No dajmy sobie, wie pan, w 90 roku rozwiązano... W 89, nie chcę datami strzelać. Ale koniec PRL to był koniec WSW, tak. WSW w tamtym czasie rozwiązano. No i jak rozwiązano WSW, to od razu nie powstało WSI. Ale wracając do WSW, zrobiono tam też lekką, dużą, średnią, nie będę oceniał, bo nie brałem w tym udziału, weryfikację. Brałem w tym udział politycy i odcięto część już wtedy w WSW i starano się brać ludzi młodych, młodszych, w wieku 35-36 lat z doświadczeniem w WSI 5-6-letnich. I myślę, że do służby w WSI wtedy może i trafiło 80% stanu WSI. Wtedy, w 90 roku, może WSI miało 80% stanu byłych oficerów, ale od 90 roku do 2006, to jest 16 lat. Ciągle byli ludzie tacy jak generał Rusak, którzy bardzo dużo zwolnili w 2000 roku, w 99 ludzi powiązanych z WSW. Ja służąc w wydziale swoim w 2005 roku był tylko jeden na 14 nas oficer, który miał korzenie z WSW. Bo pan przyszedł do służby w którym roku? W 97 poszedłem na kurs, w 98 do służby. Już do pracy. Mhm. Dlaczego w takim razie, jaki był powód rozstania ostatecznego z SKW już później? A to już są całkiem inne czasy i mieliśmy swoje spory. No i po prostu ja też już miał, można powiedzieć, że czułem się wypalony, bardziej zaczynałem się czuć niepotrzebnym, się tak wyraził. Czasy się zmieniły, no. Zauważy pan, że w służbie od 2006 roku do dzisiejszego dnia żaden szef nie był żołnierzem? To się też w książce rzuca w oczy. Jest sporo alkoholu, sporo wulgaryzmów. Czy tę robotę da się wykonywać na trzeźwo? Znaczy tam, ja bym powiedział inaczej, ta książka ma być ciekawa.
A alkohol i brzydkie wyrazy to jest taki pikantny dodatek, aczkolwiek język wojskowy jest bardzo językiem surowym. Bardzo surowym językiem i to jest sporo z Wojskiem Polskim, nie tylko w tej służbie. Aczkolwiek uważam, że w innych służbach tak samo wygląda język, podobnie. I nie tylko w służbach. Jak się spotykam teraz na rynku cywilnym, bardzo dużo ludzi przeklina i to nie jest kwestia, czy on był w wojsku, czy akurat jest farmaceutą. Alkohol, no alkohol, czy ja wiem, czy jego dużo jest w książce. No są opisane sytuacje, gdzie ci ludzie akurat piją, bo mają powód. Nie piją, bo się nudzą. Choć też no, jest takie, że tak powiem, służbowe, służbowe spożywanie alkoholu. Słucham? Jest też takie służbowe spożywanie alkoholu, że tak powiem, w ramach obowiązku. No, to jest taka kolorystyka, bym bardziej to nazwał, aczkolwiek no, wie pan, wszędzie się zdarza służbowe spożywanie alkoholu. Myślę, że też się spotykacie gdzieś tam prywatnie, do pracy i służbowo spożywać alkohol, rozmawiając o pracy. Jasne. Weryfikacja to po kontakcie i po High Life'ie. Trzecia książka, która powstała wspólnie panów, dotycząca tego, jak działały w WSI. I no, pewnie się wielu widzów zastanawia, no bo sporą wiedzę pan jednak ma. Czy przekazał już pan całą wiedzę na ten temat, czy jest planowana jakaś kolejna książka? Na pewno z Łukaszem myślimy nad trzecią częścią. To mocno chyba nawet bym powiedział. Zdecydowanie tak. No, jeżeli czytelnicy chcą to kupować, jeżeli domagają się, domagali się po High Life'ie, zadawali pytania, co dalej, mówili o niektórych wątkach, które pozostawiliśmy otwarte. Jeżeli teraz słyszę to znowu, jeżeli pojawiają się hasła, hej, a będzie coś dalej, a myślicie o jakiejś kontynuacji, a ja to jestem ciekaw, co się stało z tym, a co się stało z tym. Dopóki czytelnicy chcą to kupować, dopóki interesuje ich to, co się wydarzy dalej, piszmy. W każdym razie chcemy coś z tym zrobić. Jest jakiś już nawet, można powiedzieć, zarys tej trzeciej części. Zainteresowanie no, nie dziwi, bo naprawdę jest to książka, którą czyta się szybko i nie ma za dużo opisów. Jest bardzo wartka akcja. Naprawdę niezła książka. Bardzo dziękuję. Starali z Łukaszem, żeby ta książka właśnie tak wyglądała. Nasze życie, społeczeństwo też przyspieszyło. Tutaj to było tak też celowe nasze działanie, że ta książka ma się czytać szybko. Co nie? Mówię tak, Łukasz, jak chyba byśmy myśleli, że to na zasadzie tweetu, że się tak wyrażę, ta książka, teraz przekaz informacyjny musi być szybki. Nie ma dużo czasu, wbrew pozorom, na to w życiu codziennym, na czytanie dosyć objętościowych książek, tym bardziej takich. Tak, ale też teraz to chyba ty przyznasz rację mnie, że staraliśmy się trochę pogłębić postaci, które narysowaliśmy. Staraliśmy się trochę bardziej uplastycznić naszych bohaterów, żeby nie byli może, żeby byli bardziej wielowymiarowi, żeby pojawiły się jakieś rozterki, żeby pojawiły się jakieś dylematy, jakieś, Boże, przepraszam za to określenie, rozkminy. To też jest dosyć istotne i staraliśmy się, przynajmniej tak mi się wydaje, że trochę nam się to nawet udało. Tak, oczywiście. Jak się o to spieraliśmy? No, spieraliśmy się, bo budowanie postaci, no teraz wchodzimy w szczegóły techniczne, ale uważam, że postaci oczywiście powinny mieć jakąś głębię, ale nie możemy zbyt nisko schodzić, bo będzie to zbyt głęboka książka. A ta książka przede wszystkim ma czytelnik przekazywać jakąś tam wiedzę o pewnych sytuacjach,
No oczywiście, no i postacie też nie mogą być jednowymiarowe. No ja tu się w zupełności z tobą zgadzam, aczkolwiek nie mogą być też zbyt mocno głębokie, bo to nie jest chyba celem tej książki, żeby budować takie głębokie postacie. Oczywiście to nie może być Hans Gloss, ale no myślę, że tutaj z Łukaszem chcieliśmy stworzyć taką postać trochę głębszą, tu Łukasz mocno naciskał. No i tylko nie jedną w sumie nam się udało chyba stworzyć i myślę, że to będziemy dalej kontynuować tworzenie tych postaci takich, które mają wiele twarzy, wiele głębi. No i staraliśmy się nieco ociosać Sztylca. W stosunku do pierwszej części wydaje mi się, że będzie to... Taki był zamiar właśnie pokazania, że z młodego, narywistego człowieka robimy fachowca. Bo tak to wyglądało. No to już jest doświadczonym oficerem, to tak. Wcale, że w wojsku od podporucznika do generała to jest 18-25 lat po ciężkiej pracy. Bo tak to wygląda. I nie może generał nagle wrócić za biurko i zostać podporucznikiem. Wojsko jest instytucją hierarchiczną. Tak musi zostać. A jeśli... Tak nie jest w innych instytucjach, służbach, to nie uważam, żeby było to dobre, a tu jednak nie po to on idzie w górę, nabiera pewnych nawyków, on potem tą wiedzę musi sprzedawać młodszym. Tak funkcjonują służby na całym świecie. No, prawie na całym, bo nie u nas. No i mamy właśnie obraz tego, jak to funkcjonowało, jak to, co się później działo, w momencie zmiany politycznej kilkanaście lat temu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kafir, oficer, były oficer WSI i SKW i Łukasz Maziewski, dziennikarz. Bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki.